Uprawiam różne sporty, przede wszystkim siłownia i pływanie. Biegać nie lubię za bardzo, ale lubię słuchać, jak mówisz o bieganiu, bo widzę pasję i entuzjazm. Słuchajcie, sam bym w to nie uwierzył. Bo ja pamiętam, że ja to bieganie próbowałem zacząć ileś razy, ale rzeczywiście teraz ja mam z tego po prostu radość. Ja przez ostatnie pół roku, 9 miesięcy, nie miałem ani razu sytuacji, żebym powiedział: o kurwa, ale mi się nie chce, a muszę trening zrobić. Ani razu! To jest niewyobrażalne w ogóle. Gdzie leży sekret? Moim zdaniem przede wszystkim w tym, żeby biegać wolno. Najgorsze, co można zrobić, to biegać za szybko. Za szybko chcesz biegać szybko. Do tego trzeba dopracować jakiś poziom. I ja czasem mam problem ze zrealizowaniem założeń treningowych, tak? Trener mi tam napisał: biegnij tam z takim, takim tempem. Na przykład nie wiem, jak będzie jutro, nie? Jutro mam rozpisany bieg z narastającą prędkością. Czyli mam zacząć pierwszy kilometr 8:30, to jest bardzo wolno, już tak w zasadzie to będę musiał się zmuszać, żeby tak wolno biec. 8:30 minut na kilometr. I nie wiem, ile tam mam kilometrów rozpisane, ale powiedzmy, że no nie wiem, z 8. I dojść do ostatni kilometr, czyli już po tym zmęczeniu, coraz szybciej mam biec, nie? I ten ostatni kilometr mam biec w tempie 6 minut na kilometr, nie? Więc często mam problem ze zrealizowaniem założeń treningowych. Szczególnie, że ja biegam po pagórkach, no teraz zima była, no to w takim kopnym śniegu, no może przesadzam, że kopnym, no ale jednak w sypkim śniegu i w takim błocie. I ciężko było czasami zrealizować, ale jest satysfakcja, jest kurczę fan. Mam wrażenie, że coś, co też kiedyś, nie no, zła pogoda jest. W zasadzie fakt, że w ostatnim czasie to rzadko w ogóle pada, nie? Mam wrażenie, że od 2 lat czy 3, jak ja biegam, to bardzo rzadko pada. A tak, żeby lało, ja bym powiedział: o nie, kurde, to nie mogę wyjść na trening, to w zasadzie się nie zdarza. A jeżeli troszkę kropi, no to po prostu to jest fan z tego, że ty idziesz to. Albo na przykład wybiegasz, gdzie powiedzmy, no teraz to już było rzeczywiście ciepło, powyżej 10 stopni, no ale było tak. Powiedzmy na 8 stopni, nie? Ludzie w kurtkach, nie? W czapach, nie? W kozaka, nie? A ty w krótkich spodenkach, koszulka termoaktywna, do tego tam takie rękawki. Oni się patrzą, nie? To daje taką satysfakcję. I oczywiście, jak wychodzisz z domu, jest cicho, na zimno, ale wiadomo, że po pierwszym, drugim kilometrze już będzie ci wystarczająco ciepło, wtedy rękawki sobie ściągam i biegnę sobie dalej, nie? Więc i to jest też coś, o czym chcę nakręcić film, nie? I chcę się tym dzielić, bo moim zdaniem, oczywiście, że można sobie też zrobić krzywdę. Aczkolwiek ja, zaczynając z dużą nadwagą, nie umiejąc tak naprawdę biegać, jednak jakiejś dużej kontuzji, czy w ogóle kontuzji się nie nabawiłem. To znaczy, powiedzmy, że ze 2 razy gdzieś tam źle stanąłem stopą, że mi powiedzmy, że tam troszkę skręciłem kostkę. No nie wiem, czy to skręcenie można nazwać, no ale powiedzmy jakimś tam urazem. To nie miałem żadnej kontuzji. Tam mówią te opowieści, kolana wysiadają, nie wiadomo co. Tam. I okej, ja rozumiem, tylko że największy problem jest moim zdaniem taki, że ludzie chcą biegać za szybko. I to nie tylko ja to mówię, ale to też mówią trenerzy, którzy się zajmują konkretnie treningiem, bieganiem. 6 minut na kilometr to żart dla kogoś, kto już jakiś czas biega. No i co z tego? Najbardziej mnie rozpierdalają tacy goście, którzy po prostu. Czuję potrzebę, żeby komuś pojechać, że chyba za wolno biega. Ja mu kurwa mówię, że ludzie za szybko biegają i sobie robią krzywdę, przez to się zniechęcają, a ten kurwa mądry wychodzi i mówi: nie kurwa, co to za wynik? Żenujące, naprawdę. To jak ktoś biega. No stary, a co cię to kurwa obchodzi, jak ja biegam?
Jeżeli ja sobie zakładam, że maraton ma czas przebiegnięcia 5:45, ja sobie zakładam, że chcę go przebiec w 5:15, to gówno ci do tego, stary. Jest moja sprawa, czy ja chcę biec 5 godzin. Nie, bo to wiesz, to se kurwa szkodzisz, bo powinieneś być tak kurwa wytrenowany, żeby przebiec w 2,5 godziny, to dopiero kurwa można rozmawiać. No przecież to jest śmieszne, żenujące. Dariusz. Dobra, Dariuszu, ja cię tak pojechałem, może nie ten, ale mówię o tych 6 minutach, że wolno biegasz już jakiś czas i byłem przekonany, że od tego tempa zaczynasz. Sam biegam 3 lata i wszedłem na poziom 4,30 na kilometr i uważam, że jest on również dla ciebie osiągalny. Ja to widzę inaczej. Słuchaj, ja pierwszy raz w życiu 5 kilometrów przebiegłem biegiem ciągłym w wieku gdzieś 38 lub 9 lat. Pierwszy raz w życiu przebiegłem 10 kilometrów jakimkolwiek, nawet z podchodzeniem, w wieku gdzieś 39 lat. Więc naprawdę jakiś czas temu widziałem, no to już dawno, u trenera Matnera widziałem ten, czy można biegać po 60 i ten. No i pokazuje gościa, o można, można, jasne. No ja biegałem od 14 roku życia, byłem w tam drużynie, reprezentacji szkoły i tak dalej. No ale można po 60. No to, czy można zacząć biegać po 40 lub po 60 i dojść do jakiegoś sensownego poziomu? To jest pytanie. A nie, że ktoś biegał całe życie i on, o po 60 też można. No kurwa stary. Przedwczoraj miałem rozpisane 6 kilometrów z przerwami. Po kilometrze przerwa 3 minuty, tam marsz czy tam truchtu, nie? I miałem to biec w tempie 6 minut na kilometr. I to jest dla mnie takie tempo, które jest, no, to znaczy nigdy nie pobiegłem 5 kilometrów poniżej 30 minut. Myślę, że być może po płaskim bym dał radę teraz, nie? Ale na sam koniec postanowiłem pobiec, no po prostu mówię, dam z siebie wszystko, nie? Ten 6. kilometr. I udało mi się pobić rekord życiowy na 1 kilometr 5:14. I bez kitu umierałem, więc nie sądzę, żeby 4:30 było póki co w moim zasięgu. Może kiedyś, znaczy nie mówię, że nie, ale. Mój tata zaczął biegać po 50 i po kilku latach doszedł do przebiegnięcia biegu rzeźnika. To jest też, też tak bym chciał, nie? I uważam, że jest to w moim zasięgu. Na razie mam ten maraton i naprawdę, na serio, dzisiaj myślę, że jestem w stanie ten maraton przebiec. Że jakbym się uparł, to bym go przebiegł jutro. Tylko powoli. Nie no, na serio. W tempie 7:38, to myślę, że na lajcie bym maraton przebiegł.